Oblicz masę cząsteczkową i masę molową siarczanu 6 wapnia, woda 1,2. Zaczniemy od obliczenia masy cząsteczkowej. Wpiszmy poprawny wzór tego hydratu. Mamy siarczan 6 wapnia. Siarczan 6 pochodzi od kwasu siarkowego 6, czyli od kwasu H2SO4. Podkreślmy resztę kwasową, czyli wszystko, co nie jest wodorem, jest resztą kwasową. I w miejsce wodoru wchodzi nam metal, czyli w naszym wypadku wapń. Czyli mamy Ca i nasza reszta kwasowa SO4. Taki zapis mówi nam, że na jedną cząsteczkę siarczanu 6 wapnia przypadają dwie cząsteczki wody. Czyli zapiszmy, że mamy tu jedną cząsteczkę, czyli jedynki nie piszemy. Mamy dwie cząsteczki wody, czyli razy 2H2O. Zwróćmy uwagę jeszcze, że reszta kwasowa SO4 jest dwuwartościowa, dlatego że łączy się z dwoma wodorami. Wapń leży w drugiej grupie układu okresowego, więc również jest dwuwartościowy, więc po skróceniu został nam taki wzór. Obliczmy więc masę. Nasza cząsteczka składa się z jednego atomu wapnia, czyli mamy jedną masę wapnia. Następnie mamy jedną siarkę, dlatego że w prawym dolnym rogu koło siarki nic nie jest napisane, to znaczy, że jest to tylko jedna siarka, czyli mamy plus jedna masa siarki. Następnie w prawym dolnym rogu za tlenem stoi czwórka, czyli mamy trzy atomy tlenu, więc mamy cztery, przepraszam, więc mamy cztery masy tlenu. I teraz mamy dwie cząsteczki wody. Więc policzmy, ile znajduje się wodorów w dwóch cząsteczkach wody. Oczywiście w jednej cząsteczce mamy dwa wodory, więc w dwóch cząsteczkach mamy cztery wodory. Czyli dalej mamy cztery masy wodoru. I dalej, w jednej cząsteczce wody mamy jeden tlen, więc w dwóch cząsteczkach będą dwa tleny. Więc jeszcze dodajmy dwie masy tlenu. Teraz wyszukajmy w układzie okresowym pierwiastków mas poszczególnych pierwiastków. I dostaniemy. Masa wapnia to jest 40 unitów. Masa siarki to są 32 unity. Masa tlenu to jest 16 unitów, czyli mamy 4 razy 16. Dalej, masa wodoru to jest 1 unit, czyli mamy 4 razy 1 unit. I tu jeszcze mamy tlen ponownie, czyli mamy jeszcze 2 razy 16 unitów. I teraz pamiętamy kolejności działań. Najpierw mnożenie, potem dodawanie. Więc dostaniemy, tu możemy ewentualnie już to wydziałać, czyli mamy 72 unity plus 64 unity plus 4 plus 32. Po dodaniu otrzymujemy 172 unity. I jest to masa cząsteczkowa, wyrażona oczywiście w unitach. Masę molową obliczamy dokładnie w ten sam sposób, jedynie zmieni nam się jednostka. Czyli w przypadku masy molowej tego związku otrzymamy 172 gramy na mol.